Dzień dobry, serdecznie witam. Zobaczcie proszę, jak bardzo ptaki zanieczyściły panel na prawo od komina. Tutaj mamy trochę lepszą sytuację i na pewno ciekawi jesteśmy, jak bardzo takie odchody ptasie przeszkadzają w produkcji fotowoltaicznej. W moim przypadku sytuacja jest fajna, ponieważ ja mogę to dokładnie zbadać. Mam optymizery na każdym z tych paneli i za chwilkę przeanalizujemy sobie wspólnie i zobaczymy, jaki to ma wpływ, jak się różni produkcja z tego panela w stosunku do paneli sąsiednich. Na 10 panelach mam założone Tigo. Dzięki temu mogę te panele dokładnie monitorować. Dzisiaj 12 kwietnia 2022 i zobaczcie Państwo, tak to wygląda. Tutaj mam komin i to są te panele B1, B2, B3, B10. Od tego komina i B1 jest panel mocno zabrudzony przez odchody ptasie. Przy drugim kominie mam też B9, B8, B7, B4, który chyba nie będzie miał cienia w ogóle dzisiaj, i z drugiej strony B5 i B6. To jest aktualna moc o godzinie 6:36 i co najważniejsze, słońce wschodzi od tej strony, od strony wschodniej. W związku z tym do 12:30 ten panel nie będzie w ogóle cieniowany przez komin. I tak samo te panele tutaj nie będą cieniowane. Możemy porównać, bo są jednakowe panele, ich moc, żeby zobaczyć, czy zabrudzenie odchodami ptasimi ma znaczenie, mają znaczenie. Przesuwam suwak. Zobaczmy, 9:05, 120 watów w tym momencie ten B1 pokazuje nam. 121, 123, 123, czyli minimalnie więcej energii dają te czyściejsze panele. Idziemy dalej. Mamy teraz mocne słońce, 10:24, 210 ten panel. 217, 222, 218. Znowu jest słabsza moc tego panelu. Tutaj nam słońce zaszło za chmury i mamy znowu o 11:37. W tym momencie słońce świeciło już prawie z południa, w związku z tym zarówno te panele, jak i te panele były niezacienione. Cień komina padał tylko tutaj na B2, co widzimy, bo ma 31 watów mocy. 233, 238, czyli ten panel daje więcej energii niż ten. 239, 242, 237, czyli widzimy, że nadal ten panel jest słabszy od tych paneli. Ten też B5 daje nam więcej energii. Próbujemy więcej. Godzina 12:09, 236 watów. 234, czyli trochę mniej B10 nam daje. 241 daje nam więcej panel B3, czyli ten. Przyjrzymy się, czy aby też nie jest zabrudzony ten panel B10. 243 watów ten, 245 ten, 241 ten, 242 ten. Czyli te wszystkie panele dają nam więcej energii niż ten. W tym momencie no ten daje troszkę mniej. Godzina 12:28 i tu już widzimy, że pojawia się zacienienie na tym panelu, czyli już komin zaczyna cieniować nam ten panel B2. Dostał bardzo mocno ten cień, całkowicie go wyłączył, tylko 6 watów produkuje nam panel B2. Widzicie, jaki cień ma ogromne znaczenie na produkcję z fotowoltaiki. B7, czyli ten panel, też tylko 8 watów nam daje. Pozostałe panele mniej więcej utrzymują 169, 173, 173 B4, czyli ten panel, do którego cień w teorii dochodzi. Te już są po stronie słonecznej, już cień, prawda, w prawą stronę świeci. Ten zaczyna powoli być zacieniany, więc on oczywiście już traci na wartości. No i do końca dnia zobaczcie, jak to wygląda. I
przełączmy się na energię. Ile energii udało się produkować przez poszczególne panele? Panele z prawej strony, one są dalej od komina, w związku z tym ich produkcja była dużo, dużo wyższa. Tu już mamy w watogodzinach, czyli 1043 watogodzin, albo 1,043 kWh produkcji z tego panelu, z tego podobna ilość B4 do najwięcej nam, bo 1,291 kWh. Ten B7 mocno zacieniany, mimo to, że widzieliśmy, że miał 8 watów w pewnym momencie, to i tak nam dał tylko 3 razy mniej niż tego bez zacienienia. 3 razy mniej, czyli będzie się 3 razy wolniej zwracał niż pozostałe panele, więc pewnie nie warto go było instalować w tym miejscu ani tego. Czyli widzimy, że zabrudzenia nawet tak poważne, jak ja miałem tutaj, spowodowane odchodami ptaków, nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Produkcja jest mniejsza, ale ta produkcja mniejsza wynika z bliskiego kontaktu z lewej strony z kominem niż z zacienienia, mimo to, że oczywiście, że były różnice, ale te różnice były tak naprawdę w 7-8 watów, co jest poniżej 1%, czyli tak naprawdę nie jest to, że muszę wchodzić te pędy na dach i dokładnie myć te panele. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.